Kalimera, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Fodele. Hotel Fodele położony jest na greckiej wyspie Kreta, tak po środku wyspy. Jest blisko takiego portu lotniczego, który się nazywa Heraklion i między innymi obecnej stolicy Krety. Dlatego transfer też do tego hotelu nie jest długi. Trwa około taki średnio transfer, około pół godziny. Także bardzo fajnie położony i przede wszystkim, kochani, hotel przypomina mi takie duże kurorty tureckie. Ma własną plażę, bardzo fajną, bar przy plaży, wszelkie animacje się odbywają na plaży. Również w hotelu jest bardzo dużo animacji. Bardzo lubię ten hotel, ponieważ, kochani, parę lat temu byłem tutaj w tym hotelu na evencie. Obecnie teraz tu mieszkałem jako gość 2 dni. Także po raz kolejny hotel udowadnia swoim serwisem, uprzejmością, dobrym jedzeniem, położeniem, piękną pogodą, że warto tego hotelu przyjechać i odwiedzać go. Teraz parę krótkich słów Wam powiem o hoteliku, ponieważ nie będę się pomieszczał tutaj, tylko będę Wam podkładał obrazy, zdjęcia z drona i ogólne, jak wygląda hotel i co w nim można robić i jak w nim spędzać czas. Żeby Was nie zanudzać, to powiem Wam tylko tak, że no jest to piękna zatoka. Tutaj troszeczkę akuratnie teraz będzie akuratnie fajnie widać. O, zobaczcie sobie. Hotel jest na wzgórzu, więc osoby, które no nie lubią dużo łazić, to słuchajcie, no to niech do tego hotelu nie jadą, ale nie ma tu z niczym problemu, ponieważ słuchajcie, rodziny z dziećmi tu mają super pociąg, mają do poruszania się meleksy, są bardzo ładne dróżki, podwózki, także pod tym kątem naprawdę człowiek, który lubi troszkę jednak przejść się, poruszać, to będzie miał tutaj raj. Jak widzicie, słuchajcie, teraz dam troszkę kamerkę do góry. Hotel tu jest porządka kaskadowo, są 2 baseny, gdzie są animacje, jest piękny amfiteatr, puszczę Wam później kawałek tutaj z animatorami. Słuchajcie, tutaj mamy też fajnie wszystko blisko, ponieważ jest bardzo ładna restauracja widokowa. Ja tutaj często sobie jadłem siadanka, słuchajcie, na tym tarasie. Tutaj wieczorami też się różne imprezy odbywają, jest duży taras, jak widzicie. Fajnie mi się tu drony latało, osoby, które lubią latać dronami, to tu będą miały raj. Także na pewno można by dużo o hotelu mówić, ale najważniejsze jest to w nim, że słuchajcie, że hotel przede wszystkim no jest naprawdę pięknie położony. Dużo atrakcji jest w nim, mimo że nie ma takich sklepików, barów czy jakichś powiedzmy imprezowych tutaj miejsc, to na pewno tu się nie będziecie nudzić. I też bardzo fajny jest wyjazd tutaj na tą główną autostradę grecką, też bardzo wygodny, czyli możecie sobie w prawo pojechać, wjeżdżając z hotelu w kierunku Retymno-Hani, w lewo Horakion, Agio-Nikolaos. Także pod tym kątem też bardzo fajnie hotel położony. Jeśli będziecie chcieli więcej na temat hotelu, co się dowiedzieć, to dzwońcie do mnie, piszcie na rezerwacje@mixtravel.pl. Ja Wam trochę więcej szczegółów tutaj powiem, ewentualnie które pokoje wziąć, czy ewentualnie jeszcze dodatkowe jakieś szczegóły. I tyle. Myślę, że to jest fajny wstęp na vlog, który fajnie wchodzi w nowy sezon 2022. Wszystko się robi normalnie, słuchajcie, w większości poruszam tu się bez maseczek, bez jakichś certyfikatów covidowskich, także zapraszam Was do Grecji w 2022 roku. Wasz fan Olo. Dziękuję Wam wszystkie rezerwacje w tym roku. Proszę lajkujcie i subskrybujcie mi kanał. Do zobaczenia, Aleksandros, i albo w biurze na Mixtravel, albo na tutaj w szlakach greckich, tureckich i europejskich, a i zarazem światowych. Także trzymajcie się, nie dajcie się i na koniec piękne ujęcie hotelu Fodele i jego pięknej zatoki i plaży. Evharisto, parakalo, jasas, saga po Grecja.